Zawodnicy MCK i Jasia Wożno kontynuują świetną passę w rozgrywkach o mistrzostwo drugiej ligi. Podopieczni Mariusza Łozińskiego wygrali wszystkie 5 rozegranych do tej pory spotkań i przewodzą w tabeli. W sobotę 31 października w meczu 6 kolejki rozgrywek o mistrzostwo drugiej ligi mężczyzn siatkarze MCK i Jasia Wożno pokonali przed swoją publicznością MKS Andrychów. No bardzo się cieszymy, że wygraliśmy ten mecz, bo tak zakładaliśmy sobie, że u siebie musimy wygrać. No jest to bardzo mocny zespół. Po dwóch setach miałem nadzieję, że zgarniemy pełną pulę. No jednak Andrychów zaczął troszkę lepiej grać i mimo wszystko cieszymy się z dwóch punktów. Kolejne zwycięstwo, bardzo trudny rywal, czołówka drugiej ligi, zespół, który walczy o pierwszą ligę. Cieszymy się, ale czujemy taką złość sportową, bo mogliśmy tu zdobyć 3 punkty u nas na hali. Troszkę trzeci set, przespana końcówka. Natomiast cieszymy się, kolejne zwycięstwo, oby tak dalej. Trzymajmy tak do końca. Wiedzieliśmy, że będzie trudno na pewno. Pierwsze 2 sety po prostu my zagraliśmy dobrze. Andrychów troszkę błędów na początku popełnił, ale gdy nam już nam odskoczyli, to wiedzieliśmy, że to nie będzie jednak gładko 3-0, ale ważne, że zainkasowaliśmy 2 punkty, jesteśmy liderem. Odskoczyliśmy na 3 punkty w tabeli właśnie drużynie z Andrychowa. Jest okej. Pojedynek lidera i wicelidera tabeli był bardzo zacięty, a zwycięzcę wyłonił dopiero 5. set. Podopieczni Mariusza Łozińskiego od początku sezonu nie przegrali jeszcze ani jednego meczu i przewodzą w tabeli grupy 5. Wiemy, co mamy poprawić. Każdy element szlifujemy, doskonalimy zgranie i tak dalej. Myślę, że widać efekty, jest duży progres w stosunku do zeszłego roku i od pierwszego spotkania widać, że naprawdę gramy na takiej fali coraz lepiej. Teraz jedziemy na wyjazd do Opola. Jest to drużyna ze środka tabeli, także też na pewno nie będzie tam łatwego meczu. No my walczymy. Powiedzieliśmy sobie, że nie przegramy meczu w pierwszej rundzie i tego się trzymajmy. Dziękujemy serdecznie kibicom, którzy w coraz większej ilości zaczęli przychodzić na nasze mecze. Zawodnicy są bardzo tym podbudowani. Tym zwycięstwem pokazaliśmy, że jesteśmy jednym z najsilniejszych zespołów w tej grupie. No i będziemy grać o wygranie tej grupy. Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców siatkówki na następne mecze jaworzyńskiego zespołu. Już przyszły weekend spotkanie wyjazdowe z zespołem AZS Politechnika Opolska, natomiast za 2 tygodnie gramy u siebie z drużyną AT Jastrzębski Węgiel. Naszym chłopakom w tym sezonie idzie naprawdę rewelacyjnie, a więc pomóżmy ich gorącym dopingiem.